Dzień dobry moi mili, dzień dobry, romantyczna tygodniówka wyjątkowo dziś. Dlaczego? Dlatego, że od jutra już nagrywam październik, będę skupiona na czytaniach październikowych. Chciałabym, żeby one się ukazały czwartek, piątek, wszystkie na kanale, dlatego, że mam mocno zajęty weekend, więc zajęty i trochę rozjazdowy, więc zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od barana, tutaj macie karteczki ze znakiem, który czytam. No, moje drogie barany, informacja dla Was w przeciągu kilku tygodni. Informacja dla relacji, frywolność, pięknie. Otwieraj się coraz bardziej. Zobacz, drogi baranie, tutaj masz jakąś obfitość. Ważne jest, żebyś absolutnie flirtował, cieszył się chwilą, cieszył się tą możliwością. Manifestował pozytywne nastawienie, w sensie zachował taką pozytywność tej całej sytuacji. I też jakby wiedział, czego pragniesz, to jest ważne. Zobaczmy, co tutaj mamy. As mieczy, jakaś nowa faza może przyjdzie. Siedem kielichów, as kielichów, no nowa faza w miłości, tak bym powiedziała. Idziemy jeszcze dalej, odświeżamy coś, idziemy krok dalej. No jeśli teraz czujecie jakąś takie, jakieś motyle w brzuchu, jak się to mawia, flirtujecie z kimś, no to za kilka tygodni to będzie pełnia miłości, ja tak czytam tą energię. Swoją drogą zastanawiam się, co miałoby Was sprowokować, żeby tu być i słuchać tego filmu, skoro wiemy, że romantyczne tygodniówki są dla osób z tak zwanymi turbulencjami, bo macie bardzo dobrą energię od jakiegoś czasu. Tak? Tu się nie dzieje nic, co mogłoby Was zaniepokoić, dlatego że te siedem kielichów odczytuję w tym momencie po stronie Waszej osoby jako rozmarzenie, nie jako opcję. Jako rozmarzenie na Wasz temat. A nawet jeśli to jest osoba, która gdzieś tam czasem łypnie na kogoś innego, to w ciągu kilku tygodni absolutnie te wszystkie energie zostaną odcięte i zostaniecie tylko jeden do jednego. Tak bym to określiła. Piękne czytanie, moje drogie barany. Tego Wam życzę. Uważajcie na siebie. I zapraszam, byki. Moje drogie byki, informacja dla Was, decyzja należy do Ciebie, informacja dla relacji są czynniki religijne, czyli są jakiegoś rodzaju przeciwności, inny światopogląd. Trudności, może różnica kulturowa, może różnica religijna, może różnica wieku, może różnica wynikająca z poglądu, który jest dla Was kluczowy, tak, na życie razem, może jakaś odległość i to Was może onieśmielać, albo będziecie się zastanawiać, czy chcecie nad tym pracować z Waszą osobą, czy tych przeciwności nie jest za dużo. Tak bym to określiła. Sprawdźmy, co tarot. No widzicie, wieża, as buław, cesarz, ta strona chce z Wami współpracować, ale jest coś, co Was zaskoczy, zdziwi, zniechęci być może lub coś, co wyda Wam się trudne. Nie do końca będziecie widzieli, jakby te trudności, te przeszkody ominąć, jak je pokonać, tak? Do Was należy decyzja i jeszcze decyzja należy do Ciebie, cesarz. Cesarz zawsze wie, że ma kontrolę nad tą sytuacją i nad swoim życiem, co ważniejsze. Natomiast tylko powiem, niezależnie od tego, na czym polega ta ogromna rozbieżność, bo to chyba jest jakaś poważna sprawa, na to karty wskazują, karta Wielkich Arkan szczególnie, to druga strona chce z Wami nad tym pracować. Jakby ma dobrą wolę do tego, żeby coś tam działać z Wami, ok? Więc może po prostu na spokojnie się zastanówcie. No dobra. Teraz mamy bliźnięta. Wybierz nowy kierunek, moje drogie bliźnięta. To dla Was. I zaraz zobaczymy, co dla relacji. Związek z innego wcielenia. No masz koło siebie lub spotkasz kogoś, kogo znałeś już wcześniej, kogoś, z kim będziesz się czuł idealnie,
w czasie jakiegoś wyjścia z koleżankami, z kolegami. Tutaj jeśli słucha mnie bliźniak, dlatego że zastanawia się, czy pozostać w jakimś związku, w jakiejś relacji z kimś, czy wyjść z tej relacji, no to tutaj jakby to zawsze zależy od Ciebie. Natomiast jeśli wybierzesz nowy kierunek, omówisz go może najpierw z przyjaciółmi, z przyjaciółkami, z osobą dla siebie, z osobami dla siebie ważnymi, do których masz zaufanie, to po prostu spotkasz nową osobę, ale też w czasie jakiegoś wyjścia przychodzi mi do głowy, że możesz spotkać nową osobę i będzie to, powiedzmy sobie, wielkie boom, bo tutaj od razu poczujesz, że to jest ktoś Ci niesamowicie bliski, tak? Rozmowa będzie się kleić od samego początku. A Wy, uważam, te intelektualne wszystkie historie i jakby na poziomie intelektualnym poszukujecie partnera też. Więc to może być taka sytuacja właśnie. Zobaczmy. As monet, król buław, to będzie przy okazji osoba niezwykle charyzmatyczna, niezwykle taka, powiedziałabym, przyciągająca, magnetyczna. No i tutaj trzy buławy, to jest nowa droga, to jest krok milowy, to jest jakiś wielki przełom dla Was, kochani. Po prostu, sprawy mogą się naprawdę bardzo szybko układać. Także, moje drogie bliźnięta, jeśli się zastanawiacie, co zrobić ze swoim związkiem, możecie się wycofać, bo nie czujecie satysfakcji, ja do nikogo, do niczego nie namawiam, to tej karty dla Was pokazały, że no, spotkacie kogoś waszego, jak to się mówi, waszą osobę, z którą będziecie się super czuć, absolutnie, moim zdaniem w czasie jakiejś imprezy, w czasie jakiegoś spotkania. Zapraszam raki, informacja dla raków, sytuacja się polepszy. Następnie to może być ten jedyny, już spotkałeś partnera, którego poszukujesz, czyli to rzeczywiście tutaj jest dla relacji z turbulencją. Sprawy się, że tak powiem, wyklarują, coś wyjdzie na jaw i to doprowadzi do jakiejś zmiany i uzdrowienia. Może wyjdzie na jaw, dlaczego ważna dla Was osoba, no nie wiem, nie chciała z Wami współpracować, dziwnie się zachowywała. Wy cały czas czujecie, że to jest ten jedyny, tak? Może też być ex. Zobaczymy tutaj. Sprawiedliwość. Trzy buławy. Może ze skorpionem macie do czynienia, więc jeśli skorpion miał jakieś tajemnice, no skorpiony lubią mieć tajemnice, więc jeśli skorpion miał jakieś tajemnice, to było, coś było dla Was niejasne, to tutaj jakby sytuacja się zmieni, tak? Polepszy się. Skorpion może przechodzi teraz jakąś fazę trudnej transformacji, w każdym bądź razie, natomiast to jest ta osoba, w sensie karty wskazują, że to może być ta osoba, z którą cały czas możesz coś zdziałać, drogi raku, natomiast tutaj coś najpierw musi zostać dostrzeżone. Tak? I coś powinno zostać zaadaptowane, jakaś zmiana. Lub też ktoś zmieni zdanie, albo zostanie przekazana Wam jakaś informacja, dlaczego ta osoba, tak jak wcześniej wspominałam, no była jakoś tak niewspółpracująca, tak? I to zmieni postać rzeczy. Tak? To zmieni postać rzeczy. Wy wysnujecie z tego swój własny osąd, który zmieni postać rzeczy. Zmieni Wasze zdanie być może. Także sytuacja się poprawi. Wszystko na to wskazuje. Następnie lew. Informacja dla Ciebie, tak, dla relacji, chemia, no jest chemia między Tobą a tą osobą, co więcej ta chemia powoduje, że chcecie więcej siebie nawzajem i gdzieś tam krok po kroku idziecie do przodu, krótko mówiąc, jest jakiś wzrost, ale wzrost w sensie faza wzrasta, sprawy się zmieniają, czyli wszystko idzie w dobrym kierunku, ale ogólnie to, co piękne w tej sytuacji, moje drogie lwy, to jest to, że ta ogólnie magnetyczna osoba, która jest w Waszym otoczeniu, dokładnie to samo czuję od Was i uważam, że to świetnie działa na taką flirciarską, fajną, radosną atmosferkę, zabawę, wpuszczanie świeżego powietrza. Wiecie, że nie jest tak smętnie, nudno, poważnie, groźnie, tylko po prostu jest niesamowicie wesoło. Cieszycie się nawzajem swoim towarzystwem. 10 buław, królowa monet,
I słońce. Tutaj lew zrzuca z siebie jakiś ciężar też i po prostu ulga następuje, drogi lwie. Jest tutaj nowa faza ewidentnie, tak? Bo w dziesiątce buław to po prostu było ci ciężko z jakiegoś powodu. Ciężko, ciężko. Ale zobacz, wychodzi słońce dla ciebie. Tak? Wychodzi słońce. Jest jakaś jasność sytuacji, jest dużo radości, dużo optymizmu, sukces. Więc jeśli się zastanawiałeś, czy iść dalej w tym kierunku, no powiedziałabym, wszystko wygląda na to, że może z trudnościami, może z turbulencją, ale odniesiesz sukces w swoim planie, tak to nazwijmy, miłosnym. Dlatego, że osoba, z którą masz do czynienia, ona też czuje wielki magnes taki przyciągania do ciebie. Super, bardzo się cieszę, uważajcie na siebie. Zapraszam. Panny. Informacja dla panny w niedalekiej przyszłości, tajemniczo, prawda? Zaraz zobaczymy, co tam dalej. Informacja dla relacji, namiętność, romansowo, romansowo. I co my tu mamy? No tak, romans, ale skup się na sobie, moja droga panno, bo chyba się nie doceniasz. Tak bym tutaj określiła. Albo właśnie zaczynasz się doceniać bardziej niż zazwyczaj. Skupiona jesteś bardzo na sobie, na swoich potrzebach. I coś się zmienia. Ktoś w niedalekiej przyszłości da o sobie znać. Tutaj będzie jakaś relacja, w moim odczuciu, która też spowoduje, że po jakichś trudnych sytuacjach życiowych, po rozstaniach, rozwodach, rozterkach, poczujesz się po prostu lepiej doceniona. Słońce. 10 monet i 4 kielichy. Będziesz się zastanawiała, oczywiście, czy tego chcesz. Z jakiegoś powodu. Po prostu, zanim to przyjmiesz, tak? Najprawdopodobniej z powodu jakiegoś rodzaju przeszłej sytuacji, przeszłej historii, może nawet z tą osobą. Może ona do ciebie wróci z jakąś informacją, z przeprosinami być może, bo następny jest paść kielichów. Ale no właśnie pytanie, czy ty tego chcesz, czy będziesz tego chciała, bo myślę, wydaje mi się, że ta osoba, o której tutaj mówimy, ta twoja osoba, naprawdę chce naprawić stosunki z tobą, naprawdę chce naprawić relacje z tobą, tak? Więc jeśli tylko się otworzysz na tę radość, i tak jak jest to napisane, pozwól swojemu sercu i duszy śpiewać radosną pieśń, no to absolutnie jest sukces. Jest dużo radości w ogóle, tak? Tylko być może trzeba tutaj jakby wykonać tą ciężką pracę w tym, żeby nie dopuścić, aby po raz kolejny coś tam wybiło cię z tropu albo. Nie wiem, no, żeby jakiś gest, jakieś słowo, jakby to powiedzieć, spowodowało, że masz zacząć się martwić całą sytuacją. Po prostu uwierz w siebie, jesteś cudowna, jesteś piękna, moja droga panno. Doceń siebie za to, jaka jesteś, i do przodu. A teraz zapraszam wagi, informacja dla wagi. Zaczekaj, zanim osądzisz. Wyrażaj swoją miłość w odpowiednim momencie, uważam, jak będziesz pewny. Co czujesz? Okej, masz wiele opcji. No, moja droga wago, więc wyrażaj swoją miłość tylko tam, gdzie ją czujesz. Może potrzebujesz chwili czasu, żeby się zdecydować, kto skradł twoje serce i komu chcesz tę miłość wyrazić. Dobra, zaraz zobaczymy. Świat, pięknie, sukces. 8 mieczy, twoja osoba i sąd ostateczny. Ktoś wraca, trochę się boi. Okej, więc jeśli to jest wracacz, dobra, mamy tutaj silną energię wracacza, więc moje drogie wagi, zapraszam ascendent Księżyc Wenus do wagi, ktoś wraca. I osoba się boi, co wy powiecie, jak wy zareagujecie, moje miłe, moi mili. Może wraca, może wcześniej jakby trochę ochłodziłyście stosunki, bo to była osoba, która miała wiele opcji, albo coś po prostu nie siadło, jak to się mówi, tak? No więc ta osoba wraca, ona chce drugiej szansy, ale obawia się, co na to powiecie. Dla was prośba jest taka, żeby sobie wszystko przemyśleć. To jest wasza energia. Zrównoważyć, zanim przyjmiecie ją do siebie lub zanim zdecydujecie się coś z tą osobą robić, tak? Tworzyć. Dlaczego? Dlatego, że ona nadal być może ma jakieś opcje, bo karta opcji nam się pokazała. Okej? Więc po prostu zwróćcie na to uwagę, po prostu. Ale jeśli czujecie, że to jest pewnik, to tutaj mówi, karta daj temu szansę. To ci da dużo, dużo radości, aczkolwiek twoja osoba się stresuje. Stresuje się i boi się, co zrobisz, jak zareagujesz. Skorpion. Moje drogie skorpiony,
teraz w... Oj, odwróciłam się, król buław. Informacja dla Was w przeciągu kilku miesięcy. Informacja dla relacji. U, jakieś sprawy z dziećmi, kochani, się wyjaśnią. Wszystkie, co słuchają mnie skorpiony, których życie uczuciowe dotyczy dzieci. W przeciągu kilku miesięcy sprawa się wyjaśni. Zdrowy wybór. Musisz dokonywać zdrowego wyboru w oparciu o miłość do siebie, troskę o siebie. To sprawi, że będziesz szczęśliwszy. Może nie możesz kogoś opuścić, bo dzieci, ale przez to nie jesteś szczęśliwy. Więc w przeciągu kilku miesięcy tutaj się sprawy poukładają. Dziewięć buław. No nie jesteś szczęśliwy. Dziesięć monet. Dwie buławy. W przeciągu kilku miesięcy najbliższych będziesz mógł dokonać wyboru. Nie w oparciu o to, co uszczęśliwia innych, tylko w oparciu o to, co uszczęśliwia ciebie. Nadarzy się taka sposobność. Osoba, z którą masz do czynienia, z niczym się nie spieszy. Ona się nigdzie nie spieszy, jest jej dobrze tam, gdzie jest. Ona się nam tutaj pokazuje w energii 10 monet. Ok? Osoby bardzo rozsądnej, bardzo racjonalnej podchodzącej, bardzo racjonalnie podchodzącej do życia, niezwykle ceniącej sobie pewnego rodzaju tak, spokój i bezpieczeństwo, tak? Z jakiegoś powodu pokazują się tutaj dzieci. No to teraz pytanie, ta osoba ma dzieci? Bo tak może być, ty nie masz dzieci, nie chcesz się angażować, bo są dzieci, albo jesteś w związku z dziećmi, w związku z kimś z powodu dzieci, ale czujesz się tam nieszczęśliwy, mimo wszystko jakoś ciągniesz ten wózek, no to w przeciągu kilku miesięcy sprawy się wyjaśnią. Będziesz mógł moim zdaniem podjąć decyzję taką, przepraszam, która tobie sprawi satysfakcję. Zapraszam ascendent Księżyc Wenus, dlatego że to było bardzo specyficzne czytanie. Teraz, moi drogie strzelce, istnieje coś lepszego. No już, zobaczmy. Uwolnij siebie. Nadszedł czas, byś przejął kontrolę nad swoim życiem. Zacznij kontrolować sytuację. Niech sytuacja nie kontroluje ciebie, tylko ty kontroluj swoje własne życie. Zobacz, odradzasz się. Nowa faza w danej sytuacji miłosnej, która będzie dla ciebie lepsza. Transformacja, wzrost, zmiana jakaś, odnowa jest możliwa tylko wtedy, kiedy nie pozwolisz, aby inni ludzie kontrolowali cię w tej sytuacji. Nadszedł czas, byś przejął kontrolę nad swoim życiem. Uwolnij się od tego wszystkiego, co cię blokuje. Słów, myśli, działań innych ludzi, którzy mogą cię blokować. I to spowoduje, że mamy tutaj trochę kartę odrodzenia. Jak Feniks z popiołu. Co dalej mamy? Siedem monet. Bo ile można czekać? Pięć mieczy. Trzy monety. To tak jakby pokazuje się, że to jakby... Tak jakby... Ty masz wskazać drogę, jak ta relacja ma się rozwijać. Tak bym rzekła. Drugi scenariusz jest taki, że jeśli ktoś jakby tutaj zrezygnował z relacji z Wami, to istnieje coś lepszego, tylko musicie się uwolnić od tej sytuacji, oczyścić się energetycznie. Przyjdzie ktoś, może koziorożec, bo to jest Mars w koziorożcu, kto będzie w stanie zaproponować coś Wam długodystansowego, wytrwałego, takiego stałego pewnego rodzaju, jakąś taką możliwość współpracy, współdziałania, tak? Bardzo fajna energia. Partnerstwa też od razu powiem, tak? Tak trochę na serio rzeczy traktujemy, ale tak się tutaj pokazuje, więc dwa scenariusze dla strzelca, kochani, dla strzelca. Jeden scenariusz, jeszcze tylko może podsumuję, był taki, że tutaj jakby jest oczekiwanie drugiej strony, że to trochę ty weźmiesz kontrolę nad tą całą sytuacją i zaproponujesz coś, co pozwoli wam się rozwijać w waszej relacji. Jest po prostu lepsze dla was, to będzie jakaś nowa faza, odnowa sytuacji, transformacja, tak? Odświeżenie, a drugi scenariusz jest taki, że jeśli ktoś zrezygnował z relacji z wami z jakiegoś powodu, chce się z niej wyzwolić, to powiedziałabym, no albo poczekajcie trochę, tak, to jest karta cierpliwości, sprawy się rozstrzygną, rozwiążą i ta osoba wróci, będzie chciała z Wami zbudować coś, albo oczyśćcie z tego od razu energię, ponieważ jest coś lepszego dla Was. Ktoś, kto przyjdzie złożyć jakąś propozycję całkiem serio. Poczekajcie, czekajcie, bo tu mi się wszystko, ja tu jedną ręką. Co mamy? Koziorożce. Już. Moje drogie koziorożce, teraz wy.
Informacja dla Was, super, wielkie, szczęśliwe zmiany. Informacja dla relacji, flirt, pięknie. Dużo zabawy, coś Was może nakręcić do działania. Trochę uważajcie, żebyście nie zaczęli bawić, żeby ten flirt nie przekształcił się w taką zabawę w kotka i myszkę, która zazwyczaj donikąd nie prowadzi. Więc zwróćcie na to uwagę. Ale tutaj mamy tak, 6 mieczy, pięknie. No, nowa osoba, absolutnie nowa osoba, wymiana informacji. Zobaczcie, kochane moje, koziorożce. No to jest tak, albo bardzo odświeżający flirt w relacji stałej, w związku, to jest karta bliźniąt panny. Taki na tyle odświeżający, że po prostu czujecie, że, no, że zmienia się stagnacja, energia już jakby płynie, tak? Rusza się, coś dobrego idzie, absolutnie. Wam to sprawia w ogóle radość, że po tylu latach nadal możecie ze sobą tak rozmawiać, to czy tamto. Albo to jest nowa osoba zupełnie, tylko właśnie jeśli ta osoba za bardzo Was nakręci gdzieś tam swoją być może seksualnością, swoim sposobem bycia, no to kochani, tak jak mówię, jedyne ostrzeżenie, żeby uważać, nie zacząć się bawić w tak zwanego kotka i myszkę, bo to już trochę szkoda czasu, w mojej ocenie, ale to jakby wasze życie, więc dobra, wodnij się. Czekajcie, przełożę karty. Okej. Okay. Informacja dla Was, kompromis. Informacja dla relacji, prawdziwa miłość, to romans Twojego życia. Drogi wodnisiu, co my tu mamy? Okej. Za dużo myślisz. Po prostu. Za dużo, dużo myślisz o tej sytuacji. Po prostu. Teraz zobaczymy, co pokażą karty. 10 buław. 8 monet. 8 kielichów. No nie wiem, czujesz, że straciłeś szansę z kimś? Jeśli czujesz, że straciłeś szansę z kimś, to powiedziałabym, karta raczej wskazuje, że wypracowanie kompromisu, praca nad tym, pozwoli Wam tę sytuację odbudować albo ruszyć do przodu. Natomiast na czym polega wypracowanie kompromisu bądź praca nad tą sytuacją? No na tym, żeby odejść od jakiegoś rodzaju powtarzających się sytuacji, powtarzających się wzorców, które Wam nie pomagały w niczym. Tak bym powiedziała, ok? Natomiast tutaj chodzi o to, żeby się nie stresować, nie przejmować, tylko raczej rzekłabym wypracowywać kompromis, starać się szukać rozwiązania, i jeśli to jest dla Ciebie ważna relacja, karty pokazują, że mogą, że być ważna, ok? Bardzo Wam dziękuję, zapraszam ryby. Moje drogie ryby, dla Was, jeśli uwierzysz, dla relacji, nie kontroluj, ok. Będzie jakaś nagła zmiana i po prostu wydaje jakaś nagła zmiana, po prostu objawienie, transformacja, jakiś news nagle, i chodzi o to, żeby starać się próbować trochę dostosować do tej sytuacji, pozwolić jej rozwijać się naturalnie. As buław, 2 monet, rydwan, sprawy ruszą do przodu, jeśli się poddasz temu. Tak bym powiedziała, z jakiegoś powodu, jeśli pozwolisz tej osobie, Twojej osobie podjąć decyzję, zaplanować coś. Ok? Jeśli pozwolisz, bo ona w końcu, ona się waha, tutaj ten chłopiec się waha, a no, noga, krok w przód, krok w tył, krok w przód, krok w tył, tak, nie wiem, a w końcu podejmuje decyzję. I dla Ciebie to, że ta osoba podjęła decyzję nagle być może, jest zadziwiające, droga rybo. I to prowadzi do sytuacji, w której być może chcesz mieć więcej informacji, albo przynajmniej zaczynasz się łapać na tym, że nie masz nad tym kontroli, bo Cię jakiś strach na przykład oblatuje, bo facet albo kobieta zaczyna działać szybko, bo tutaj jest rydwan, czyli sprawy ruszają szybko do przodu. No to kochani, tutaj jakby jest dużo chemii, dużo seksu, dużo intymności, jest szansa na pokonanie jakichś trudności, ale uważam, że dla tej osoby, dla Waszej osoby jest ważne to, że jak już podejmie decyzję, to chciałaby mieć kontrolę nad tą sytuacją też, czyli chciałabym móc o czymś zdecydować. Bardzo Wam dziękuję, moje drogie ryby, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.